Cześć, tu Bogdan. Witajcie na naszym kanale. Dziś opowiem o samochodzie Renault Trafic. Mam dwie sztuki z 2017 roku. Jeden z mocą 145 koni i przebiegiem 380 tysięcy. Drugi z mocą 125 koni i z przebiegiem 110 tysięcy. Z tym, co ma przebieg 380 tysięcy, byłem parę dni temu na warsztacie. Na serwisie podstawowym, oleje, filtry, i z mechanikiem patrzyliśmy, w jakim on jest stanie. Czy już się go pozbywać, czy można jeszcze śmiało eksploatować. W tym filmie opowiem o moich obserwacjach. Samochody są identyczne, obydwa z 2017 roku, jeden z czerwca, drugi z lipca. Obydwa mają silnik 1.6, skrzynię sześciobiegową. Opowiem o wyposażeniu. Z grubsza jednego z nich, bo są identyczne poza mocą. Tak wygląda w środku. Odpalę go. Oj, przebieg uciekł. No, pokaż się. Przebieg 110 tysięcy. Silnik. Na moje oko chodzi bardzo dobrze. Pokażę silnik. Jeden sześć diesel, turbina. Chodzi bardzo ładnie. Mocy ma wystarczająco. Z wyposażenia. Ma klimatyzację dwustrefową, system start-stop, ja to wyłączam, nie lubię. Ma tempomat na długiej trasie, bardzo fajne. Też regulacja z kierownicy, regulacja radia z kierownicy. Ogrzewanie przód, tył. Ja mam akurat obydwa z tym małym radiem. Była opcja większego radia, ale ja nie uznałem, aby mi to było potrzebne. Samochód ma duży schowek. Przydatne. Nie ma za bardzo, tak jak w tych starszych, pojemników na napoje. No, z wyjątkiem tego. Dziewięcioosobowy. Trzy ławki. Jest to wersja przedłużona, long. To widać akurat po tym, jak tu jest. Drzwi się łączą od razu z kołem, to jest wersja krótka. Jak mamy tutaj dodatkowy 40 cm około blachy, to jest wersja długa. Koła 16. Aha. To jest dodatkowa klima na tył, klimatyzacja i ogrzewanie. Akurat w moim przypadku wypożyczalnie prowadzę, jeżdżą moje samochody latem na Włochy, no gdzie jak wiadomo jest bardzo ciepło i to jest obowiązkowe. Klimatyzacja do nowego samochodu dealer liczy 6000. Myślę, że jest to wydatek warty, bo zadowolenie klientów jest warte każdych pieniędzy. I też zimą wiąże się to z dodatkowym ogrzewaniem, jak jeżdżą klienci na narty. Na Austrię, na Włochy, na inne tego typu ośrodki, to jest to bardzo istotne. Usterki w tym samochodzie, jakie miałem przez te 110 tysięcy, to kilka dni przed końcem gwarancji, czyli przed drugim rokiem jeżdżenia, przetarł się jakiś przewód klimatyzacji. Nie wiem, czemu w nowym samochodzie się coś takiego dzieje, no ale się zdarzyło. I kosztowało mnie to 2000. Nie chcieli tego na gwarancji zrobić. I druga sprawa, takie moje spostrzeżenie. Często trzeba wymieniać klocki z przodu. Ja na te 110 tysięcy wymieniałem już 3 razy. Czyli co jakieś 30 tysięcy, czyli częściej niż olej fabrycznie, wymieniamy klocki. Nie wiem, samochód ciężki, jeździ po górzystych terenach, ale klocki zmienia się tutaj dość często. I przed trasą polecam wymienić, bo jest to dość
istotne na trasie. Teraz przejdę do drugiego pojazdu. Ten sam rocznik, ten jest z lipca. Tego kupiłem rocznego. Jest otwarty. Bagażnik całkiem spory. Walizek wejdzie dużo. To można tu półeczkę otworzyć, można ją zdemontować. O, nawet jest wyłamana, widzę. Uroki wypożyczalni. Nikt nie dba. Usterki w tym, co na pewno Was interesuje, co zauważyłem przez ten czas, co go eksploatuję. Ostatnio na przeglądzie powiedział mi, że się poci przedni lewy amortyzator. Jeszcze jest dobry, na szarpakach wyszło 80%, ale trzeba już pomału o tym myśleć. Przedni prawy stworzeń jest już też lekko, pewnie na wiosnę trzeba będzie zrobić. Chodzi jak na ten przebieg, moim zdaniem bardzo dobrze. Mocy ma dużo. Jedno co pewnie ratuje go, to że ma ogranicznik zrobiony fabrycznie na 130. Także więcej niż 130 nim nie pojedziemy. Tylko tylko 130, obroty takie wysokie nie są. Także jest to dużo. Wracając do usterek. Aha, tutaj dość ciężko na zimnym, teraz zimą, bo mamy grudzień, chodzi skrzynia biegów, także trzeba wymienić, myślę, już olej. Ja akurat do nich leję Motul Gym 75W80 i on się tu całkiem dobrze sprawdza. Myślę, że najważniejsze w tych samochodach, bo mam też cztery takie, jak tu widać, starsze trafiki z 12 roku. Te inne samochody nie są moje, to parking publiczny, ale tamten trafik akurat tak. Najważniejsze to często wymieniać olej. Miałem kiedyś sprintery, LTki, tam to nie było istotne. W tych wymiana oleju, brak wymiany oleju powoduje wymianę silnika. I sam się przekonałem. Pokażę teraz, jak ten chodzi. Najpierw pokażę moje rękodzieło. Wychodziła gąbka, zszyłem. Pewnie niezbyt pięknie, ale ładniej niż by miała wychodzić gąbka. Ten ma przebiegu niecałe 400. 378, 520. Moim zdaniem chodzi nieźle. Może już nie tak pięknie jak tamten, ale jak na ten przebieg chodzi nieźle. Ja olej wymieniam co jakieś, staram się co 15 tysięcy, jak jest 13, 14, a ma jechać w dłuższą trasę, wymieniam. Bańka oleju za 200 zł to nie jest takie koszta jak wymienić silnik w 3-letnim samochodzie. Podejrzewam, że około 30 by trzeba było, także nie żałuję na oleju. Pokażę jak chodzi. Ale najpierw może, żeby nie zakłócało, zgaszę tego, bo będzie słychać oba naraz. Pokażę, jak chodzi ten. Z takim przebiegiem. Może ktoś będzie kiedyś się zastanawiał, czy kupić. To się taka informacja przyda. Lekko popiskuje pasek, ale myślę, tym się nie ma co przejmować. Okres zimowy. Wymienić i z głowy. Ale silnik chodzi bardzo ładnie. Temperatura dzisiaj będzie pewnie 2-3 stopnie na plusie. Za chwilę sprawdzę. Przewód od turbiny. Leciutko zaolejony. Znaczy leciutko, trochę zaolejony. Tutaj przewód od powietrza. Odmy też trochę zaolejony, czyli pewnie jakieś przedmuchy się już pojawiają. Tutaj chleb oleju, tam tego nie widać. A tu już się pojawia, no niestety 400 tysięcy robi swoje. Ale z tego co ja tym samochodem jeżdżę i co klientom udostępniam, ja bym się nie bał nim jechać na koniec świata. Od spodu suchy. Jak byłem ostatnio na szarpakach i na warsztacie, bo obsługuję go po serwisowym,
salonie i mówią, że samochód chodzi bardzo ładnie, podłączali pod komputer, sprawdzali, także stąd moja dobra opinia o nim. I pokażę jeszcze, jak, czy są jakieś oznaki kopcenia. Rdzy nie zauważyłem żadnej, mimo że byłem w kanale ostatnio i sprawdzałem, co się dzieje. Bagażnik pokazywałem. Tutaj rura wydechowa. Nie ma nic. No oczywiście ma tam te katalizatory, ale mimo wszystko jest ok. Także jeśli chodzi o moją opinię o tych samochodach, to jest bardzo pozytywna. Miałem prędzej Volkswagena T5, którym 3 razy w ciągu 2 lat zmieniałem skrzynię biegów. Zrezygnowałem. Także wszystko, polecam. W razie jakichś pytań oczywiście zapraszam. Hej!